Orhun seni görmek istemiyor. Sen beni görmediğinde ben çok oluyorum. Nefes. Orhun da bütün gece gelmemiş eve galiba. Acaba kız burada diye gelmiyor olabilir mi? Boşuna burada bekleme. Çünkü duramıyorum. Burada duramıyorum. Burada duramıyorsun öyle mi? Çoktan yapmasın. Gülümünü söküp aldım. Dinlemedi. Anlamadı. Hayatından korktum. Peki. Gerekeni nihayet yaptı. Baba bir yüreğim olduğunu öğreten sen. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam fanów tureckich seriali i zapraszam na recenzję 243 odcinka serialu Esaret Dominika Wiązecka. Kochani, zobaczyłam ten wstępniak i po prostu zgłupiałam. Zgłupiałam, nie chce mi się wierzyć w to, co widzę, nie chce mi się w to wierzyć. Orhun wywala Hirę z domu. No. Kurczę, to przecież ona powinna go zostawić, dawno temu i znaleźć sobie kogoś młodszego, przystojniejszego, atrakcyjniejszego, w swoim wieku, z kulturą, z charyzmą, no takiego pasującego do niej, który by ją dobrze traktował, dawno powinna to zrobić. Tymczasem ta dziewczyna przeszła przez całą lekcję przeczołgania, była tyranizowana, doświadczała przemocy psychicznej, fizycznej od Orhuna, od jego teściowej, no i w końcu po prostu wylądowała za drzwiami jako osoba, która go zdradza, chociaż go nie zdradza. No powiem tak, szok, konsternacja, niedowierzanie. Kurczę, po prostu nie chce mi się w to wierzyć, w to, co widzę. Hira, znajdź sobie kogoś atrakcyjniejszego, z kulturą, klasą, przystojnego w twoim wieku, który będzie do ciebie pasował. No, tyle powiem. Kochani, co wy powiecie, bardzo proszę o zasubskrybowanie mojego kanału i o oglądanie innych moich filmów. Życzę wam dobrej nocy, dobrego dnia, miłego oglądania. Dominika Wiązecka.